Dzień dobry, witamy Państwa. To pierwsze zawody w tym sezonie. Oczekujemy naprawdę dalekich skoków. Zapowiada się emocjonujący sezon. Skocznia w Bischofshofen, na której odbędzie się dzisiejszy konkurs, ma punkt konstrukcyjny na 65 metrze. Trenują na niej reprezentacje juniorskie, czasami odbywają się tutaj również turnieje kobiece. Jest to nowoczesny obiekt wyłożony igelitem. Mamy dzisiaj mocne podmuchy wiatru, oby nie przeszkadzały one skoczkom. Niestety, z każdą chwilą gęstnieją opady śniegu. Na belce widzimy oczekującego na skok zawodnika. Dobrze zaczął. Dobrze wyszedł z progu. Perfekcyjnie wylądował. Na pewno nie był to krótki skok. Oto ten skok jeszcze raz. A oto kolejny skoczek. Przed Państwem wyniki rundy kwalifikacyjnej. Do konkursu awansuje 50 najlepszych skoczków. Jesteśmy ciekawi, co po... Do skoku przygotowuje się kolejny zawodnik. Po nim możemy wiele oczekiwać. Doskonałe wyjście z progu. Perfekcyjnie wylądował. Tym skokiem osiągnął dobrą odległość. Oglądają Państwo wyniki pierwszej serii konkursu. Do drugiej rundy awansuje 30 najlepszych skoczków. Mamy nadzieję, że obejrzymy daleki skok. Widzimy zawodnika czekającego na sygnał startowy. Oby spisał się tak dobrze jak na treningu. Odbił się od belki startowej. Doskonałe wyjście z progu. Niezbyt poprawne lądowanie. Chociaż osiągnął znakomitą odległość. Oto ten skok jeszcze raz. Tak wygląda tabela końcowa dzisiejszego konkursu. A oto zdobywcy medali.